Więc spójrzcie. Tak to wygląda. Nie ciekawe. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejszy vlog będzie trochę inny. Właśnie jadę odebrać przyczepę od znajomych. Poprosili mnie o przygotowanie jej do przeglądu. Tam na pewno hamulce są do wymiany, więc parę rzeczy pewnie będzie do zrobienia. To co, jedziemy odebrać przyczepę, a później ją przygotujemy do przeglądu. Jedziemy wtedy. Jak widzicie, przyczepka jest już na naszym miejscu, tu gdzie nasza zawsze stoi. Nasza stoi teraz w Berlinie, więc tu w miejsce mamy wolne, więc tu będzie stała sobie do poniedziałku. W poniedziałek tam ją poprzeglądam. Faktycznie hamulce pukają trochę już po samochodzie, więc trzeba będzie to zrobić. I jest jakiś problem z lodówką. Nie chodzi na gazie, ale to zobaczymy, czy tam się da coś zajrzeć. Nie jest to niezbędne, nie jest używana ta lodówka na gazie. Znajomym jest to obojętne, ale jeżeli da się zrobić, to chcą, żeby to zrobić. Dobra, to odczepiam i dzisiaj, no nie w tym vlogu, ale dzisiaj, na dzisiaj to już będzie koniec. Jest weekend, trzeba odpoczywać. Do zobaczenia w poniedziałek. Jesteśmy w garażu i trzeba się zabrać za hamulce. To co zrobicie to ze mną. Dzisiaj jest przegląd, jest termin umówiony, więc szybciutko muszę zrobić te hamulce i jechać na przegląd. Po przeglądzie może jeszcze zdążę zobaczyć, co się dzieje z tą lodówką, że ona nie działa, ale to już po przeglądzie. A teraz szybciutko hamulce i na przegląd. No ok, zobaczymy zaraz, jak to wygląda w środku. To kapselek ściągnę. Ok. Oj. I ok, i zdjęte. I co tu mamy? Powiem wam tak. Nie wiem, czy wy widzicie, ale one są praktycznie nowe. Zaraz ja wam pokażę, jak wyglądają nowe. Ale jest jedna wada, która jest częsta w tych szczękach. Drugi raz się z tym spotkałem i to też w hobby. Zobaczcie, okładzina się już nie trzyma. Okładzina się odkleiła od szczęki, więc bezapelacyjnie trzeba to wymienić. Nie ma na to innej rady. Dobra, rozbieram i wymieniam to. I zobaczcie, no szczęka jest naprawdę bardzo gruba jeszcze, ale odpadła okładzina. I naprawdę drugi raz się z tym spotykam, w takiej, dokładnie w identycznej hobby nawet, gdzie okładzina się odkleiła. Ona teraz jeszcze się trzyma, ale za chwilę ona tu puści, przy jakimś hamowaniu ona się obróci, zrobi się tutaj naprawdę spory bałagan z tym wszystkim. O, to taki sposób, żeby to się nie rozpadło. Po co to wszystko później zbierać? Dobra, biorę się. Aha, może jeszcze najpierw sprawdzimy. Powiedzcie, czy one są naprawdę identyczne. Teraz już zdejmę te brudne rękawice, bo hamulce nie lubią tłuszczu, ale zawsze gdzieś tu troszeczkę tłustego było, więc rękawice zdejmuję. Ok, szczęki wyglądają, że są te same, więc
Tak, jest, to są te same szczęki. Zabieram się za montowanie. Tu pewnie bardzo mało widzicie ze względu na to światło. Ale nic mi poradzę, próbuję tu coś zrobić. A jeszcze lampka jest dobra, ale do wyrzucenia. A tu jeszcze musimy tą sprężynę. Nowa założona. W tym momencie zawsze brakuje trzeciej ręki. Czy jak widzicie z tyłu, tam jest klucz numer 8. Kurczę, może ja wam pokażę. Zobaczcie, tam jest. Tu, gdzie jest kluczyk, widzicie, jest śruba. Tą śrubą się ustawia hamulce. Dobra, zakładam bęben i zaraz będę to regulował, żeby one dobrze działały. I okej, zobaczcie, bęben bardzo luźno się kręci, nie ma żadnych oporów, więc zobaczcie, już troszeczkę dostał oporu, więc tak jest źle, ponieważ on będzie się grzał. Musimy trochę cofnąć, naprawdę odrobinkę. Dobrze, a jeszcze tyci. Pięknie, chodzi bez oporów. I tak to wygląda. Taka cała jest tego filozofia. Teraz jeszcze tylko kapselek. Zaraz muszę wziąć młotek jakiś i trzoneczkiem to wbić. Ja wiem, że teraz wszyscy będą się śmiać, ale mi dacie, bo nie chce mi się szukać młotka. Ja wam nie pokażę, jak wygląda w tym małym garażu, ale jestem pewny. Dobra, tu mamy wszystko gotowe, więc mogę zakładać koło. Ta strona nie idzie płynnie. Tutaj hamulec ją trzyma, więc już nie jest tak, jak trzeba. No dobra, rozkręcam i patrzymy, co tam w środku. Oczywiście klucze słuszne, no ale taka jest nakrętka to wielka. No jak klucz 41, więc klucz musi być też słuszny.
Ciekawe, czy da się tu zdjąć. Może być problem. A, schodzi. Ok, zdjęte. Zobaczcie, co było w środku. Okładzina, ona się już zerwała. To jest to, co mówiłem, że po jakimś czasie ona i tak się zerwie i tak. Więc ta tu trochę lepiej się trzyma, ale też niezbyt dobrze. A trudno, złom. No i podjechałem na przegląd. Zaraz zobaczymy, czy jest wszystko w porządku. Myślę, że będzie w porządku. Jedyna kwestia to jest, no jeżeli tak się to ustawia, powiedzmy, znaczy inaczej nie za bardzo można, to jest kwestia nierównego ustawienia hamulców, wyregulowania go. Teoretycznie powinno być dobrze, no ale zawsze gdzieś tam jakiś margines błędu jest, więc jedynie to może być niewłaściwe, tak, reszta wszystko powinno być ok, ładnie hamuje, ręczny się fajnie zaciąga, nie stoi jakoś mocno pionowo, więc powinno wszystko grać, no ale to zaraz się okaże. Zdaje się, że chyba nie będziemy mogli tego filmować, no ale trudno. Dobra, to do zobaczenia za chwilę, już po przeglądzie. Moi drodzy, w sumie jesteśmy już po przeglądzie. Hamulce bardzo równiutko, ładnie biorą, więc jest wszystko w porządku. Światła, wszystko działa, więc przyczepa zdała TIF śpiewająco, więc jest wszystko ok. W sumie jeden problem jest z przyczepą, znaczy problem. Opony są starsze niż 6 lat i przez to przyczepa nie może dostać aprobaty, znaczy dostać. Ona ma tą aprobatę na 100 na godzinę, ale nie wolno nią teraz tyle jechać, ponieważ jeżeli zatrzyma nas policja, to dostaniemy wysoki mandat. One mogą być dalej na przyczepie. Nie ma problemu, ale wtedy można jeździć tylko do 80, a tak wszystko jest w porządku. Możecie zobaczyć, o, jak wygląda stacja diagnostyczna w Niemczech. Myślę, że podobnie w Polsce nie ma tu jakichś większych różnic. Musieliśmy wjechać na stanowisko dla samochodów ciężarowych, ponieważ tutaj rolka była za wąska. Brakowało nam 5 cm, ale wjechaliśmy tam i jest wszystko w porządku, więc to pozytywnie wszystko załatwione, bardzo mnie to cieszy. Łapka w górę, subskrybujcie. Widzimy się w następnym vlogu. Chyba nie technicznym, aczkolwiek kto wie. Do zobaczenia. Co zrobiłeś, Marcinku? Wyregulowałem cięgno. Było takie leciutkie puknięcie. To znaczy, że cięgno było za długie, bo hamulce teraz po prostu skróciłem, wyregulowałem i będzie teraz dobrze. Pokaż jeszcze gdzie, misiu. Widzicie, to jest tak zwana rzymska śruba. I na tym to się reguluje. Tutaj teraz trzeba będzie to skontrolować. Ja sobie to... żeby zapobiec odkręceniu. I ona już będzie, jest skontrowana, te dwie nakrętki kontrują tutaj ściągacz. Śruba rzymska, pokrótce, bo to było trochę za długie, a teraz przez to, że tutaj wyregulowaliśmy, to się skróciło i ten hamulec najazdowy nie ma aż takiego dużego luzu, więc on tak już nie będzie tego puknięcia. Koniec, gotowy.